Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i co ja tutaj robię w ogóle? I czemu mam 9 FPS-ów? Tak, dobra, już się, dobra, 19, okej. A więc tak, musicie mi wybaczyć, że przez początkowe minuty będę gadał tak trochę nie bardzo ciekawie, bo no od miesiąca nie nagrywałem. Ponieważ jako, że jestem w ogóle mega super pro genialny, to nagrałem sobie 4 godziny materiału i wrzucałem go przez miesiąc i nie miałem w co grać, więc przez miesiąc nic nie nagrywałem. I ogólnie było tak trochę kiepsko. Więc co ja miałem teraz zrobić, co? Co ja w ogóle robię w Trellis? Ja miałem coś w Trellis robić? Aha, nie, ja pamiętam, bo przeteleportuję się do Vanguardu i powiem wam mój plan. Tylko jakiś taki fajny teleport, że się tu zakryje. I teleportuję się. To jest taka fajna loteria, czy się Fraps wyłączy, czy nie, ale jednak się wyłączy. Okej, pierwsza sprawa to jest pogadanie z Rubarem, bo to jest dosyć ważne. Oblężenie poza barierą to już przeszłość. Dobra nowina! Inos odnosi kolejne zwycięstwo. Przyjmij to w podzięce za tę wspaniałą kampanię. Jej, fajnie. 10 tysięcy! Wow. Dobra, i odnośnie takiego jednego odcinka, no tak, nie pamiętam, który to był numer odcinka, ale trochę się w nim wkurzyłem, ponieważ deadnął mi Kobryn i jeszcze jeden niewolnik, ale bardziej mi chodziło o tego całego Kobryna i dosyć wiele osób mi pisało. Mogę to? Nie jesteś na... Lolwood? Dobra. Tak trzymać. I momencik, zaraz wam wyjaśnię wszystko, tylko... Nie jest... 50 punktów. Dobra. Przekaż mi całą wiedzę magów ognia. Ta wiedza znacznie wzmocni wszystkie czary ognia. Ta wiedza jest największym darem samego Inosa. Jest w tobie prawdziwa potęga ognia. Ha, ha, ha. Ognia, dobra. I mikser mamy też na ogniwo. Ale odnośnie tego, co mówiłem. Dodno mi Kobryn i kilka osób mi napisało w komentarzach, żebym jednak przywołał ich kodami. Mimo, że no nie chciałem tego robić. Chwila, działają mi kody? Działają. No i cóż. Dla dobra tego zagrajmy, żeby pokazać wam choćby jeden quest, ponieważ próbowałem już George'a przyprowadzić, ale niestety... Nie chcemy słabaczy, lepiej zważaj na słowa. No, nie dało się, nie chciał Kobryn George'a. I ten niewolnik też za bardzo nie chciał z nami gadać. Znaczy gadać chciał, ale questa nam nie chciał dać na tę, żeby przynieść mu mięso i tak dalej, więc przywołujemy sobie Kobryna. Oczywiście Kleocera mi się przestawiła. Mamy Kobryna. Dobrze, że jesteś tutaj. Słyszałem, że z zewnątrz przybył człowiek, który rozbudził nadzieję. Sądząc po twoim wyglądzie, to zasłużona opinia. Mam tylko nadzieję, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna, jak twierdzą. Dziedziącisz? Ty tutaj rządzisz? Tak, cholera. To piekielnie wymagające zajęcie. 5 orkowych przywódców nie żyje. Ha, ha, cholera, wiedziałem, że potrafisz zrobić niezłe zamieszanie, ale to... Jesteś najlepszym wojownikiem, jakiego spotkałem, a spotkałem wielu. Wspaniałe złoto za wspaniałe zwycięstwo. Hurra! Jak się mają sprawy w zamku? Jest gorzej niż na to wygląda. Po prostu zadają nam zbyt dużo strat. Nawet ja zaczynam mieć wątpliwości. Jak mogę ci pomóc?
Ostatniej nocy mieliśmy małą potyczkę z tymi przeklętymi orkami ze wschodniej części miasta. Te bestie zdołały nas rozdzielić. Jeden z moich ludzi nie wróci. Nazywa się Tordir. Ukrywa się gdzieś we wschodniej części miasta. Jeśli chcesz nam pomóc, znajdź go i sprowadź tutaj w jednym kawałku. Okej, więc to jest jedyny quest, który od niego przyjmę, no bo niestety, no, da nam jeszcze quest na Georgia, no ale no, niestety... No nie da się go przeprowadzić, a szkoda. Bo George to był równy chłop. Tylko żeby tak się nie pchał do walki, bo tak średnio mu to wychodzi. A i normalnie, co tu się teraz mam w ogóle robić? Znaleźć tego Tordira, okej, to Tordir jest tutaj na tej wieży. Idziemy. Brakuje im cię na zamku. To urocze. Ale przestań już gadać i mnie stąd wydostań. No już, ruszaj się. Zabiorę cię z powrotem do zamku. Na pewno zdołamy przeżyć? No dobra. Nie mam wyboru. Idź za mną. Odważnyś. A co to za skrzynka? Mamy to robić. Też mi ludzie pisali, że żebym się nauczył czaru otwierania zamków. I przy najbliższej możliwej okazji ja to zrobię, no ale niestety z tego co wiem, czaru otwierania zamków uczą magowie wody, którzy są dopiero w Warancie. A ja po skończeniu questów w Myrtanie idę najpierw do Nordmaru, więc no... do Warantu jeszcze daleka droga. Gdyby nie ty, zginąłbym tam. Przyjmij te mikstury lecznicze w ramach podziękowania za ratunek, obcy. Mikstermany nie masz, prawda? No pewnie, że nie masz. Znalazłem paladyna Tordira. Ten cholerny idiota! Tordir wrócił cało i bezpiecznie do zamku. Dobre złoto za dobrą robotę. Proszę weź to, ty diable wcielony. Ha, nie ogarniam. Dobra, słuchajcie ludzie, ale jeszcze spróbuję tego gościa przyzwać. Może tak teraz się ten quest uaktywni. Aby chyba się nazywał. Proszę, toż to nasz rozwiązywacz problemów. Podejdź tu, śmieciu. Ech, zobaczymy jak wygląda nasz bohater od siedmiu boleści. Masz jakiś problem, cudaku? Bezito dres. Ten statek Esmeralda znalazł się w pobliżu. Każdy idiota w okolicy gada tylko o tobie. Ponoć masz nas uwolnić. Ponoć masz wypędzić orków. Jak na razie coraz głośniej burczy nam w brzuchach. Patrząc na ciebie, nie sądzę, żebyś był wart tego całego zamieszania. Jedni potrafią, inni nie. Ja potrafię, ty nie. Ha! Żebyś się udławił tą drwiną. Chcesz pohandlować? Nie jestem kupcem. Pilnuję tylko, żeby każdy dostał coś do jedzenia. Jeśli chcesz coś kupić, idź do wewnętrznej fortecy. No i kurę tu nie powinno być teraz. Jak mogę ci pomóć, tekst dialogowy? Kurde. Gnoje jedne. Ale nie chcę żyje. Chcesz, człowieku, drugą szansę. Wykorzystaj ją. Nie rzucaj się na 50 orków, wiesz? Masz tak jakby trochę słaby armor, trochę słaby sword, więc tak jakby, no wiesz, no właśnie, siedź sobie tutaj, pal sobie chrząszcza, czy co tam robisz. Więc tutaj, no to są wszystkie questy. Ale przynajmniej jesteśmy magiem ognia. Już tak jakby, no powiedzmy, że oficjalnie. No mamy po prostu, kurde, umiejętność mag ognia, no już. No. I teraz nasze czary są jeszcze mocniejsze. Znaczy czary ognia. Więc kula ognia teraz już będzie w ogóle super mega pro. Co mnie cieszy. Dobra, ale ja się teleportuję do Trellis i biegniemy do Gelder. Trellis, jest coś takiego jak Trellis? A jest, dobra. No więc zaraz się słyszymy. Okej, jestem z powrotem.
Tylko wiecie co, że jest taki bajer, że ja nie mam mikstur. A nie, mam jedną. No to już. Zobaczymy, czy sobie mogę zrobić jeszcze miksturę many. I... Trzy. No cóż... Zawsze coś. Dobra. Więc idziemy do Galdern. Mieliśmy przy okazji, pamiętam, że dostaliśmy questa w Nemurze. Rozwalić ten patrol. Ale to chwilę, już się prześpię. Nie będę marnować mikstury. Łóżko, łóżko, łóżko. O! Prześpimy się w takim zajebistym domku. W takim zajebistym łóżku. Nie obrazisz się, nie? Ach, takie fajne. Tak. No, i nie pada. No. I tak ma być. Bo ja nie lubię, jak mi pada, bo wtedy są głupie piski w nagraniu. No, w ogóle nie powinien nastąpić. Dobra, więc... się trochę przylecimy. Dobrze idę. W przerwie pomiędzy tym nagrywaniem, czyli miesiąc... no trochę się nudziłem, więc przeszłem sobie Zmierzch Bogów, czy tam Bogów, jak kto tam woli. I powiem wam, że gra jest... O, no hita mam? A to ci psikus. Zatrzymaj się, bo... Powiem wam, że gra jest nawet całkiem... Całkiem, ale... No to dopiero z tym najnowszym patchem. Nie wiem, czy ktoś wie... Nie pamiętam, jak się ten patch nazywał, 2.0 chyba. Ojojoj. I no, to poprawia dosyć dużo błędów. Ale no... Jednak żaden patch nie naprawi to, co jednak zrobili w fabule i no... Fabuła jest trochę skopana. A ty co mi tu lecisz? No niestety, no... Zmierzch Bogów fabuła jest po prostu no do dupy, no... Nawet... nie wiem, jaka firma nagrywała dubbing polski. Zwykle robił to CD Projekt, ale nie wiem, jak było w Zmierzchu Bogów. Nie, nawet się nie postarała, ponieważ 1/4 dialogów nie została w ogóle nagrana i były tylko napisy na górze. Bez jakiegokolwiek dubbingu. Co jednak nie jest zbyt fajne. No bo wiadomo, że o wiele fajniej się... słuchać w dubbing niż tak sucho czytać. W ogóle coś jeszcze było bardziej wkurzające, że w niektórych tekstach był spokojnie czytał. Co ja teraz powiedziałem? Spokojnie tekst był po prostu, no. I nagle w środku tekstu taki trzask głośny, nie? I myślałem, że zawału dostanę. Jak kilka razy, prawda? Ale był tam dosyć fajny motyw, że jak się siadło na ławkę, to się odnawiało HP. No to było dosyć fajne, przyznam. Można sobie było na chwilę siąść, tak, nie wiem, chwilę poczekać i popatrzeć na jakieś tam... No na coś popatrzeć, no. Na jakieś takie właśnie, tutaj na przykład pamiętam, że tutaj była ławka, tylko jak mi się gra odlaguje, o. Tu była ławka, tu sobie można było siąść. Tu popatrzeć na drzewka, prawda? No. Tak, wiem, że pierdzielę bez sensu, no ale jestem po miesiącu przerwy, więc no, zrozumcie jakoś. A więc jesteśmy w Galdern. Jakaś poświata bije. Nahita! Aha! Nahita! Aha! Dobra, jest coś jeszcze fajnego do zabicia.